Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Fidei Defensor. Nazywam się Bartłomiej Ilcewicz, a dzisiaj spotykamy się i to jest coś, myślę, bardzo nieprzeciętnego i niezwykłego. Łączymy się z Demokratyczną Republiką Konga. Z nami jest siostra Agnieszka Gugała. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Siostra Agnieszka jest ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Proszę siostry, bardzo dziękujemy, że siostra poświęciła nam chwilę czasu, że możemy z siostrą porozmawiać. Ja tylko dopowiem, spotykamy się z siostrą, która jest w Kongo, w Kiwu Północnym, w takiej miejscowości małej wiosce Ntamugenga i chcielibyśmy porozmawiać o tym, co siostra robi w takim miejscu, które, no, można powiedzieć, że wielu osobom kojarzy się z miejscem zapalnym także ze względu na różne konflikty, ale także porozmawiać o tym, czym zajmuje się siostra właśnie w tamtym miejscu i jaki jest charyzmat zgromadzenia, czym się zajmuje zgromadzenie. Więc moje pierwsze pytanie jest takie, proszę siostry, co się obecnie dzieje tam, gdzie siostra jest, bo takie doniesienia medialne, które do nas dochodzą, mówią, że wcale sytuacja tam, gdzie siostra jest, w Ntamugendze, czy w okolicach może bardziej, nie jest do końca bezpieczna. Nasza misja tutaj, w Ntamugendze, właściwie od samego początku istnienia nie była bezpieczna, ponieważ siostry, kiedy wprowadziły się tutaj, kiedy przyjechały po raz pierwszy w 1995 roku, też zaraz właściwie nawet nie mogły zamieszkać w domu, tylko musiały uciekać, ponieważ były cały czas walki, cały czas były problemy ze względu na to, że w sąsiedniej Rwandzie właściwie no, skończyła się wojna, skończyło się ludobójstwo i trwały różne inne konflikty, które się przerzuciły na sąsiednie kraje, właśnie tutaj, zwłaszcza na ten region. I właściwie można powiedzieć, że my tutaj jesteśmy teraz akurat we trzy, siostry Clemence i Pauline, siostra Kongijka, Rwandyjka i ja Polka. Jesteśmy we trzy tutaj jako kontynuacja misji sióstr, które właśnie zaczęły w tym niełatwym terenie, w niełatwych, myślę, czasach, warunkach, ale zawsze z pomocą Bożą i łaską Bożą możemy służyć tutaj ludziom. Mamy nadzieję, jak najlepiej potrafimy. Miejsce jest rzeczywiście bardzo Miejsce jest zapalne, ponieważ można powiedzieć, że to, co się znajduje w, powiedzmy, w okolicy czy w Ntamugendze, trochę to powoduje. Chodzi tutaj między innymi o złoża mineralne. W samej naszej wiosce nie odnaleziono na razie minerałów, można powiedzieć, na szczęście. Natomiast jest to region, który jest rzeczywiście bardzo bogaty i ten region rozciąga się dość daleko, jest to około 200-300 kilometrów. W promieniu 200-300 kilometrów można już znaleźć złoża różnych minerałów, takich bardzo strategicznych, które są też wykorzystywane w przemyśle elektronicznym i których nie ma nigdzie indziej na świecie. Więc jakby jest to taką trochę pokusą, myślę, dla wielu, nie wiem, krajów, dla wielu instytucji, firm, właśnie to, że jest to dość łatwy dostęp, ponieważ kraj jest bardzo biedny, słabo zorganizowany. Cała ta kontrola jakby tego wszystkiego, co się dzieje w kraju, jest też słaba, więc jakby to niestety przyciąga różne osoby, które nie zawsze mają dobrą wolę właśnie, jeżeli chodzi o rozwój kraju, ale właśnie o to, żeby gdzieś tam uszczknąć z jednej czy z drugiej strony. Do końca nie wiem, jak to się dzieje, ponieważ jakby no, nie jest to dostępne nawet dziennikarzy, którzy próbują jakieś śledztwa tutaj prowadzić czy dochodzić czegoś, nie zawsze mają dostęp do tego. I jakby no, naszą tutaj misją jest służenie ludziom, którzy są tu na miejscu, którzy doświadczają tej całej biedy, którą tworzą te warunki, te bogactwa, które są często przekleństwem, tak przynajmniej określają to mieszkańcy. Jakby jesteśmy tutaj z ludźmi na dobre i na złe, można powiedzieć. Staramy się przynajmniej z nimi być. Siostra, tutaj także we wcześniejszej korespondencji, także ze mną, kiedy przygotowywaliśmy tę rozmowę, mówiła o tym, że no, każdego dnia można powiedzieć, że wręcz trafiają się jakieś osoby, które są poszkodowane, albo trafią na jakąś minę, albo na jakiś pocisk. Też siostra wspominała, że ten konflikt wcale nie jest jakoś też tak bardzo daleko. Czy rzeczywiście siostry tak mocno doświadczają tego, że gdzieś wokół słychać strzały i czy nie boją się? Może to takie trywialne może pytanie, tak, no bo inaczej by siostry nie były tam, ale czy też jakby nie jest jakaś zwiększona obawa, że coś może się stać także w tym miejscu, w którym siostry są?
Na pewno obawy zawsze są, ale są, myślę, że już jak wjeżdża się do samego kraju, można być napadniętym, można zostać okradzionym, można zginąć nawet i bez wojny. Natomiast no wiadomo, że te walki, które tutaj trwają od marca, bardzo nas tutaj dotknęły wszystkich. I my również żeśmy tutaj doświadczyły tej tragedii właśnie, kiedy ginęli ludzie, kiedy ludzie byli ranni. Było bardzo wielu rannych, zwłaszcza w czerwcu i tutaj w październiku. Aktualnie front się przesunął. Przeszedł przez naszą wioskę dość brutalnie w październiku, pod końcem października. I aktualnie jest to gdzieś około właśnie 30-40 km od naszej wsi. Czasami słyszymy odgłosy detonacji, ale nie wiemy ani kto strzela, ani do kogo. Jest dużo niewybuchów w polach, więc już zginęło naprawdę tutaj kilkanaście osób od właśnie, idąc do pola z motyką, prawda, nie zawsze, tutaj jest tak bardzo dobra roślinność i tak bardzo bujna, że czasami nie widać nawet tych pocisków i uderzenie jedno jakimś szpadlem czy motyką właśnie niestety powoduje to, że giną ludzie. Wczoraj usłyszałyśmy wybuch około 7 rano, właśnie ludzie szli na rynek i jedna z kobiet pracowała w polu bardzo blisko drogi, uderzyła, zginęła na miejscu, a osoby, które były na drodze, zostały ranne. Można powiedzieć, że no nie wiemy. No wiemy, że gdzieś tutaj u nas też na terenie wioski są jakieś pociski. Na razie póki co wojska tutaj za wiele nie ma, nawet tej rebelii, właśnie tej rebelii nie ma i nie ma żadnych saperów. Także na razie póki co ludzie próbują oznaczyć to jakimiś szmatami, jakimiś kolorami, tak żeby ludzie nie wchodzili, ci, którzy nie wiedzą, co tam jest, ale jest to bardzo niebezpieczne niestety. Mhm. Także mamy nadzieję... Tak? Że nie będzie więcej ofiar, ponieważ się dużo o tym mówi, ale również lokalne radia nie pracują, jakby nie działają. Są tylko te radia, które gdzieś tam rozgłośnie z miast, z większych miast tutaj z okolicy. Natomiast nasz region jakby jest bez żadnych dziennikarzy i te radia lokalne mimo wszystko jednak robiły taką dobrą robotę, że przekazywały takie właśnie informacje, żeby uważać w tym miejscu czy w tamtym. Natomiast bombardowania były tutaj straszne, te pociski leciały jedne za drugim, więc no nie wszystko wybuchło. To są bardzo słabej jakości też. Często te wszystkie jakby te, nie wiem jak to nazwać, armaty działa i często właśnie to gdzieś spadało. Nie wiemy do końca naprawdę jak się... To jeszcze tylko... Co robić? Państwo nie ma do tego dostępu. Te wszystkie organizacje, które do tej pory, prawda, tutaj gdzieś działały, one wszystkie się ewakuowały. Właściwie jesteśmy, można powiedzieć, takie zdane trochę na siebie i na tą lokalną władzę, która współpracuje z rebelią, ale sami rebelianci jakby są tutaj gdzieś w terenie, też walczą na tych swoich frontach, w różnych miejscach i no jest to, powiem szczerze, taka trochę groteskowa sytuacja. To może przejdę teraz właśnie do takiego pytania, czy trochę siostra wyprzedziła moje pytanie, czy właśnie jakaś pomoc humanitarna dociera do sióstr, a jeżeli nie dociera, no to w takim razie w jaki sposób siostry sobie tam na miejscu radzą. A chciałem tylko dodać, że to nie jest jakby tylko taka bieżąca posługa, ale tam u Gędze jest także przedszkole, jest szpital, jest, można powiedzieć, taki ośrodek zdrowia, jest, można powiedzieć, kilka inicjatyw, które siostry prowadzą. Tak, jeśli chodzi o pomoc, to naprawdę mogę powiedzieć tutaj, że na Polaków zawsze mogłyśmy liczyć, mogliśmy, bo my i ludność tutajsza bardzo, bardzo nas tutaj wsparły ekipy tutaj, ekipy, właściwie przyjaciele nasi w Polsce. Tutaj jeżeli mogę pozwolić sobie na wyliczenie, bo pomiędzy diecezjami polskimi, które też odezwały się i pomogły nam tutaj w zakupie żywności, plandek dla uchodźców, jeszcze w momencie, kiedy miałyśmy tutaj tłumy uchodźców u nas, właśnie bardzo szybko zareagował Caritas Polska, Maitry, Dobra Fabryka, różne inne osoby, takie przyjaciele Zgromadzenia Sióstr Radaniowych. Naprawdę, powiem szczerze, że przyjaciół się poznaje w biedzie i tutaj my również odczułyśmy to bardzo. Organizacje humanitarne pierwsze się ewakuowały. Pozostali na miejscu Lekarze Bez Granic i oni też nas tutaj wsparli, jeżeli chodzi o opiekę medyczną właśnie tych osób rannych. Też w konwoju humanitarnym udało nam się tutaj kilka razy takie niewielkie ilości leków przewieźć ostatnio. I również Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Oni tutaj odwiedzili nas, zobaczyli co się dzieje i również pomogli nam w transporcie dwukrotnie. No natomiast inne organizacje to właściwie, no można powiedzieć, na razie tylko jakby jakiś kontakt jest telefoniczny. Zobaczymy, na razie czekamy, może ktoś jeszcze tutaj dojedzie. Ale sytuacja nie jest, jeżeli chodzi o leki,
jeżeli chodzi o paliwo. Paliwo ściągamy z Ugandy sąsiedniej, także jest to jednak, no trochę jest to trudne, bo trzeba wysłać motocyklistę na motorze, przywieźć kanistry z Ugandy. Jest to drogie, wychodzi to dość drogo, jest to 40 parę kilometrów. Podobnie jest z lekami. To, co się uda z miasta, no musi przejechać przez granice, przez barierki wojska rządowego, rebelii. Zanim do nas dotrze, jest to długa procedura, czasami 2-3 tygodnie. I no, jakby czasami potrzeba czegoś szybko, jest to spory problem. Są też leki do kupienia w Ugandzie, ale jest to bardzo, bardzo słaby wybór. No, mamy problem duży z żywnością i tak naprawdę tam pomoc, która trafiła z Polski, to była głównie pomoc żywnościowa, bo tutaj rzeczywiście był ogromny głód. Nawet jeżeli walki ustały, wszystkie obozy dla uchodźców, rebelianci kazali rozwiązać i natychmiast ludziom wrócić do siebie, do domów, ale to były często domy puste, domy rozgrabione gdzieś, nawet przez jakichś mieszkańców czy złodziei lokalnych. Także ludzie naprawdę poczuli głód i czują go do dzisiaj. To, co jest na polach, to, co teraz właściwie rośnie, to jest właśnie ta ostatnia pora, ostatnie jakby sianie. Bo tutaj dwa razy do roku się sieje czy sadzi. I teraz właściwie dopiero niedługo będzie można coś zebrać. Także można powiedzieć, że ta sytuacja no od marca, to jednak dla ludzi naprawdę to była tragedia. Przede wszystkim głód i to, co urosło, jakby jakieś zielsko, jakieś banany, to owszem, można było zebrać. Natomiast fasola, maniok, no często było to rzeczywiście, trzeba jednak kilka miesięcy poczekać, aż to da jakieś plony i tego nie mogli niestety uprawiać. Niewiele pól było dostępnych. W czasie, kiedy tutaj żyliśmy z rebelią właściwie za płotem, byli u nas tutaj w regionie kilometr od nas, mieli swoje pozycje i przez 4 miesiące tutaj żyliśmy w takim sąsiedztwie, w takiej niepewności właśnie jutra, czy może walki wybuchną jutro, może gdzieś w nocy. Był to duży stres też. I ludzi właśnie bardzo dużo uchodźców miałyśmy tutaj na terenie naszego domu, 500 osób, również na terenie szpitala, pobliskich zabudowań szkoły, wokół kościoła. To było około 15 tysięcy osób, które koczowały tutaj pod plandeką na jakieś kilku metrach kwadratowych. Także były proszę to warunki siostry. Naprawdę... Proszę siostry, ja tylko przypomnę, że rozmawiamy teraz z siostrą Agnieszką ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Łączymy się z Kongo, co jest tutaj takie, myślę, bardzo istotne, że mamy taki bezpośredni, można powiedzieć, kontakt. I moje pytanie jest teraz takie, czym zajmują się ludzie na miejscu? Jak wygląda życie? No bo tutaj troszeczkę słyszymy, jak siostra mówi, że jakby ma się takie wrażenie, jakby ci ludzie żyli od rebelii do rebelii. Z jakimś takim permanentnym niebezpieczeństwem, w takim poczuciu niepokoju. Czy rzeczywiście to wszystko tak wygląda? Czy to życie ludzkie jakby zdeterminowane jest tylko przez wojnę? Czy oni po prostu ci ludzie, którzy tam mieszkają, prowadzą także normalne życie? Trochę tak jest, że od rebelii do rebelii, dobrze pan to ujął. Kiedyś pamiętam tutaj jakiś, to był chyba 2015 rok, ktoś do mnie kiedyś przyszedł i mówi, siostro, niedługo będzie wojna. I pytam, dlaczego? Dlatego, że dawno nie było. To była rzeczywiście ich codzienność. Przepraszam za tą reakcję, tak, no, ale to jest takie reakcja kuriozalna, trochę przez łzy, przez śmiech, tak, no bo wojna, prawda? Dokładnie. Ludzie tutaj, nie ma dziecka, które by nie usłyszały wybuchu, które by nie widziało zabitego człowieka. Bo często to nie jest tylko tak, że wojna się kończy, jest wszystko okej, jest normalność, ponieważ po każdej wojnie zostaje bardzo dużo broni właśnie po tych wszystkich żołnierzach czy rebeliantach, którzy zginęli. I oni, prawda, organizują sobie swoje bandy, ponieważ nie każdemu chce się iść do pola. Tu większość żyje z rolnictwa. I wtedy te bandy tutaj od 2013 roku zaczęły porywać ludzi, porywać dla okupu. Także to jest tragedią właśnie też tych ludzi, że nawet w czasie pokoju, takiego względnego, że nie ma wojny, nie ma walk, brak wojny, że tak powiem, dalej jest niebezpiecznie, ponieważ są zawsze ludzie, którzy, no są po prostu ludzie złej woli, widzą, że ktoś się dorobił, może jakiegoś motocykla, może ma tam za dużo dwie kozy. Zaczynają właśnie tutaj w nocy, po prostu biorą taką osobę do lasu, jakieś 10 kilometrów, często zawiązują oczy i wtedy rodzina musi się zmobilizować, żeby taki okup $1000, 800, czasami 2000 przekazać, czy w gotówce, czy na telefon, na konto takie właśnie takiego Airtel Money. Niestety jest to też spowodowane właśnie tymi wszystkimi wojnami, że mają broń, mają dostęp do broni. Kilka strzałów w nocy, no ludzie się boją wyjść. Takie doniesienia medialne pojawiają się, że w tych rebeliach także biorą udział dzieci, walcząc z bronią w ręku.
10 lat temu widziałam wśród wojska tutejszego, widziałam też nieletnich. To były na pewno dzieciaki, bo widziałam, że to 15-16 lat może chłopcy, których widziałam jakby ubranych w jakieś tam mundury obdarte. Natomiast to już bardzo było potępiane też przez ONZ i przez UNICEF. Jakby wyciąganie dzieci z wojska już trwa lata i to się bardzo zmniejszyło. Myślę, że jeżeli chodzi o wojsko takie narodowe, to rządowe raczej nie ma nieletnich. Natomiast w tych rebeliach jest na pewno sporo takich chłopaków, którzy mają właśnie 15-16 lat. No, młodszych raczej nie sądzę, żeby angażowali, ponieważ no, takie dziecko też jest problemem, prawda, dla takich rebeliantów. To też nie każdy... Myślę, że to bardziej chodzi o ugandyjską tą armię pana, którą właśnie ten Józef Konie zorganizował i właśnie tam on się właściwie skupia na dzieciach, ponieważ dzieci są bardzo łatwe do manipulacji. Ja osobiście nie spotkałam dzieci takich, no, o których my myślimy, prawda, że to 12-13 latek nosi broń, nie widziałam tego. Mhm. Proszę siostry, jeszcze chcieliśmy zapytać o to, chciałem zapytać o takie życie codzienne, też pod kątem takim duchowym, no bo rozmawiamy i z siostrą, i często w naszych rozmowach pojawia się kwestia wiary, kwestia także prześladowań chrześcijan. Jak pod tym kątem takim duchowym siostra widzi to tam na miejscu? Czy rzeczywiście na przykład Kiwu Północne, teren Kongo, to jest też jakieś miejsce prześladowań chrześcijan? Na pewno część północna stała się takim terenem, ponieważ ADF, który jest też wpisany na listę organizacji terrorystycznych, ta rebelia ADF, która rodem no, wywodzi się z Ugandy, ale działa też właśnie w tamtej części, północnej części północnego Kiwu i Ituri, fragment Ituri. Niestety, no mimo działań wojska naszego, nawet wojsko ugandyjskie od roku tam wspiera wojsko kongijskie w walce z tą rebelią. Niestety są bardzo dobrze zorganizowani, finansowani, nie wiadomo tak dokładnie przez kogo, ale oni dokonują ataków też bombowych, ten słynny atak, który potępił też papież Franciszek w Kasindi, tutaj blisko granicy z Ugandą. Były też inne ataki w Beni, Butembo, właśnie takie bomby lokalnej produkcji, które zraniły i zabiły też różne osoby tam w pobliżu, ale ta ostatnia bomba, która wybuchła i zginęło, nie pamiętam już dokładnie ile, ale to było kilkanaście osób, w czasie nabożeństwa właśnie w niedzielę. Oni tak jakby celują właśnie w niedzielę, kościoły, święto na przykład Bożego Narodzenia. To nie jest przypadkowe, także widać, że już tam niestety wiele osób cierpi z tego powodu i te osoby, które są porywane przez ADF, często są zmuszane do tego, żeby przeszły na islam. O tym już słyszałam, chociaż oficjalnie o tym się bardzo nie mówi. Byli też porwani księża kilka lat temu asumpcjoniści, których do tej pory nie znaleziono, ani żywych, nie ma żadnych śladów, ani żywych, ani ich ciał. I niektórzy mówią, że prawdopodobnie też byli zmuszani do zmiany religii i wyparcia się wiary katolickiej i nie zgodzili się na to. Nie wiem, na ile jest to prawdziwe, ale niestety no, osoby, które uciekły właśnie z tych miejsc, gdzie oni byli więzieni, przekazywały takie informacje. Na ile jest to prawdziwe, nie wiemy. Proszę siostry oznajmiają, że zostają na tamtym terenie, takim zapalnym, trudnym terenie, na dobre i na złe, jak to siostry określają. Czy to też się wpisuje jakby w charyzmat zgromadzenia, w którym siostra jest? Nasz założyciel, bardzo go za to kocham, nie dał nam żadnych jakichś takich limitów ani granic w pracy apostolskiej. Powiedział tam, gdzie są ludzie. Tak jak aniołowie, idźcie tam, gdzie są ludzie. I to zawsze jakoś tak mnie bardzo, bardzo, bardzo mnie poruszało i bardzo było dla mnie, tak bardzo wzruszało. Bardzo było dla mnie takim też motorem właśnie tego, że ja też nie mogę sobie stawiać granic, że tam, gdzie mi się podoba, czy tam, gdzie jest łatwo. I myślę, że siostra Daniołów nigdy nie były tam, gdzie jest łatwo. Nawet tutaj na miejscu też od początku naszego istnienia nigdy nie było prądu. Droga zawsze była rozjechana, rozwalona, błotnista. I myślę, że każda inna placówka. My jesteśmy też i w Kamerunie. Jest tam też takie właśnie miejsce, które jest na wschodzie, bardzo takie odległe. I też myślę w innych miejscach, gdzie siostry pracują,
realizują ten charyzmat założyciela, bo oczywiście charyzmat jest tutaj szeroki, ale właśnie to, co założyciel bardzo chciał, żeby siostry były tam, gdzie księża nie mogą dotrzeć, gdzie kapłani nie mogą dotrzeć, aby rozkrzewiać wiarę katolicką, wiarę chrześcijańską i nieść dobro i prowadzić do dobrego ludzi i chronić przed złem też. Myślę, że my tutaj jesteśmy na dobre i na złe, tak to nazwałam, ale my jesteśmy tutaj, ponieważ mamy tą misję i Pan Bóg nam dał rzeczywiście łaskę odwagi, bo to nie jest łatwe i myślę, że każda z nas tutaj, które przeżyły i my tutaj aktualnie i te siostry, które były przed nami, doświadczały tego, że jest to łaska na dany moment, na ten dany trudny czas i my jakby kontynuujemy tą misję sióstr, które były tu przed nami, a było ich naprawdę wiele i wszystkie były dla nas takim wzorem odwagi i też my jak tak czasami słuchamy, czy oglądamy kroniki, czy czytamy, oglądamy zdjęcia, czytamy kroniki, widzimy, że tym siostrom, które tutaj były, nigdy nie brakowało odwagi. Chyba Pan Bóg chce nas tutaj i nam daje właśnie cały czas tą siłę i łaskę, żeby tutaj być z tymi ludźmi. Chociaż powiem szczerze, ja osobiście to czasami nie mam 5 razy na dzień ochoty wyjechać, ale zawsze jak tutaj jestem, mimo wszystko jednak to zniecierpliwienie, jakieś takie czasami zmęczenie przechodzi i jakoś tak nie wyobrażam sobie, że mogłabym być dzisiaj gdzie indziej. No właśnie, ale chciałem zapytać o to, czy siostra tęskni za Polską. No, znaczy, to jest może takie pytanie, oczywiście znowu trywialne, ale często siostra myśli o Polsce, tam będąc na miejscu w Kongo, w Kiwu Północnym? Oczywiście, bo jesteśmy też w kontakcie z Polską. Teraz jakby jest możliwość troszkę inna niż 10-20 lat temu. Można jakby na bieżąco nawet śledzić to, co się dzieje we wspólnotach, połączyć się, zobaczyć siebie. To nie jest ta epoka, kiedy się pisało listy i czekało na odpowiedź 3 miesiące. Jakby nie czuję się tego dystansu, tak jak kiedyś, ale na pewno tęsknię, bo jednak jest tutaj, no wszystko jest inne. My jednak urodziłem się w Polsce, my wszystkie siostry tutaj Polki na pewno doświadczamy tej różnicy i pewnych takich też rzeczy, których nie rozumiemy na co dzień. Czasami to możemy podziwiać, a czasami może nas to też trochę też tak zniechęcać czy denerwować, ale na pewno z czasem, jakby z biegiem lat przyzwyczajamy się do wielu rzeczy i myślę, że też jak pojadę do Polski, bardzo się cieszę. Pierwszy miesiąc jestem po prostu cała, jestem bardzo szczęśliwa i cieszę się, że jestem. Natomiast jakby no ten cały sens życia, ten misji jest tu. I po tym miesiącu jakoś się czuję tęsknotę też, że jednak no, trzeba wracać i dalej kontynuować to, co robimy. Chciałbym jeszcze na koniec zapytać o to, w jaki sposób tutaj my możemy jako Polacy pomóc siostrom tam u Gędze, czy powiedzmy w miejscu, gdzie siostra jest, bo słyszymy o tej pomocy i to jest piękne, co siostra powiedziała, że na Polaków zawsze można liczyć. W jaki sposób możemy taką pomoc zorganizować? W jaki sposób możemy pomóc? Ja bardzo proszę zawsze wszystkich Polaków o pomoc i myślę o pomoc, o modlitwę, przepraszam. I tej modlitwy najbardziej nam potrzeba, ponieważ jest trudno i nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, jak sytuacja się potoczy, czy ten front się odwróci, czy teraz wojsko zacznie odzyskiwać te tereny. Nie mamy pojęcia naprawdę. Sama ta sytuacja tu na miejscu też jest niepewna, bo też nie wiemy, prawda, jak czy tutaj kolejne jakieś, czy nie wybuchy, czy jakaś epidemia, bo to jest też teren, który nie jest ogarnięty tylko przez wojnę, ale też mieliśmy epidemię eboli tutaj w pobliżu i wulkan, który wybuchł też blisko Niragongo, powodował też tragedię, zalał część miasta. Więc jakby jest dużo takich nieszczęść, które jeszcze jakby obok wojny się dorzucają, ale naprawdę ta modlitwa Polaków zawsze nam towarzyszyła i ja też o to proszę najbardziej. Módlcie się za nas i o to, żeby nam i siły, i odwagi nie starczyło. I też dzięki temu jesteście tutaj z nami, duchowo. A jeżeli komuś tutaj w tym całym kryzysie ekonomicznym, który też dotyka Polskę bardzo mocno, jeżeli ktoś mógłby i chciałby nam pomóc, to zapraszam na strony internetowe. Bo właśnie to, co mówiłam, i Maitri, i Caritas Polska wsparli nas właśnie dzięki takim właśnie wsparciom Polaków, jakby dzięki tym odezwom Polaków. Parafie w Polsce też, które nam pomagały, bo wiele parafii, które spotkałam w czasie urlopu właśnie, które też zorganizowały nam pomoc. I też stale to jest właśnie Sekretariat Misyjny Sióstr Aniołów i Fundacja Dobra Fabryka, które nas stale wspierają od 8 ponad lat nasze funkcjonowanie szpitala.
szpitala i też jest właśnie tutaj, właśnie jest sporo indywidualnych ofiarodawców, które wspierają też przedszkole, które prowadzimy, które niestety nie może działać teraz, ponieważ jest placówki edukacyjne, nie mają zgody na razie na działanie, ale właśnie taka pomoc też jest zorganizowana i to też na stronie internetowej Sióstr od Aniołów będzie można na pewno łatwo znaleźć. Proszę siostry, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Ja tylko przypomnę, że łączyliśmy się z siostrą Agnieszką Gugałą ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Łączyliśmy się z Kiwu Północnym w Demokratycznej Republice Kongo. Więc tutaj no, bardzo dziękujemy za poświęcenie też czasu, bo wiemy jak dużo też obowiązków siostra ma. Zapewniamy o modlitwie. Na pewno też tutaj w naszym materiale wskażemy kilka stron internetowych. Napiszemy, gdzie można ewentualnie tej pomocy udzielać, czy w jaki sposób. Proszę siostry, życzymy wszystkiego dobrego i chyba dużo zdrowia, także i sił do tego, by tam na miejscu wytrwać, można powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Ja również bardzo dziękuję. Cześć Boże. Z Panem Bogiem pozdrawiamy bardzo serdecznie, a Państwa zapraszamy na kolejną rozmowę Fidei Defensor.